Cześć, jestem Paweł, witajcie na moim kanale Paweł Majsterkuje. Dzisiaj pokażę Wam grubościówkę firmy Ryobi. Jest to model RAV 1500G. No i sobie rozpakuję. Tak wygląda pod przodu. Tutaj mamy klucze i klucz do ustawiania noży. Z tyłu tu mamy kabel, to możemy podłączyć sobie odciąg, wióro. Kilka parametrów, moc 1500W, prędkość obrotowa noży jest 9000 obrotów na minutę, bez obciążenia. Maksymalna szerokość materiału obrabianego 318 mm, maksymalna wysokość obrabianego materiału 153 mm, minimalna to 7 mm, maksymalny zbiór 3 mm i minimalna długość krawanej deski to mamy 127 mm. Tutaj w pudełku mamy próby, instrukcje, podkładki gumowe, podnóżki i kordę do opuszczania bądź podnoszenia noży. Tu mamy podziałkę. Tu jest jeszcze skala grubości obrabianego materiału. Deska równiutka, z każdej strony, który w kolejku podtrzymuje. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past, and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, hilarious, mysterious, because you're alive, and think it's serious, you're mysterious, you know what I want, man, the superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains of that, and to the middle of the night. Of being incompetent, mental health is confidence, dreams into modestness, I'm not here to save the day, that's for you to take away, I could play a million mind games, but instead I say, something not illogical, something that is topical, rub it on and watch it go, make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible, if you just believe.
so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Witajcie ponownie, mam dla was kilka uwag po ponad roku użytkowania tej grubościówki. No i teraz jedyne co zrobiłem, co musiałem przy niej zrobić, to wyrównałem blat podawczy i odbiorczy, bo nie trzymały poziomu. Jako odciągu nadal używam odkurzacza, tylko szybko się zapychał, wiadomo, grubościówka generuje dosyć dużo wirów. A jako przejściówki nadal używam kolanka kanalizacyjnego z przejściówką odkurzacza, także bezpośrednio podłączam odkurzacz do tego. I tak, na tą chwilę, co prawda już od kilku miesięcy, mam noże do ostrzenia, ponieważ strugałem stemple i deski po budowie. I chociaż wcześniej oczyściłem je z naprawy, z betonu i tak dalej, to najwidoczniej pownikało to w głąb drewna i no, po przestruganiu stępiły mi się noże. Teraz jest dużo głośniejsza, jest wolniejsza i teraz dłużej mi schodzi na wyszlifowaniu materiału. No ale tak jak mówię, no sam sobie nie stępiłem. Podsumowując, przed stępieniem materiał, który wychodził spod tej grubościówki, był niemalże gładki. Wystarczyło trochę przeszlifować. Chociaż nie jest demonem prędkości, to dla mnie wystarczy. Jak ktoś hobbystycznie, amatorsko chce sobie działać w drewnie, to polecam. I chociaż nie ma ani wskaźnika grubości zbioru, ani blokady wysokości, to ja jestem z niej zadowolony i dla mnie wystarczy. Jak wam się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę, jakiś komentarz i do następnego. Dzięki za oglądanie, cześć.